Jesteśmy w Poznaniu. Podczas targów motoryzacyjnych Hyundai po raz pierwszy w Polsce prezentuje czwartą generację modelu Santa Fe. Jest to zupełnie nowy model, jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Hyundai'a na świecie. Mamy tutaj zdecydowanie wyróżniający się nowy wygląd z charakterystycznymi elementami takimi jak chociażby kaskadowy grill czy podwójne reflektory. Samochód ten został zaprojektowany zewnętrznie w naszym centrum rozwojowym we Frankfurcie. Jeśli chodzi o silnik, to dominującym silnikiem w czwartej generacji Santa Fe będzie dwulitrowy diesel o mocy 182 koni. Od tej wersji współpracuje on z nową ośmiobiegową automatyczną skrzynią biegów oraz zupełnie nowym napędem na cztery koła H-Track. Napęd H-Track oferuje klientom doskonały rozdział momentu obrotowego pomiędzy wszystkie koła. Oczywiście samochód jest doskonale wyposażony, jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa. Taką ciekawostką są dwa systemy. Pierwszy z tych systemów to jest system asystent wysiadania, który w przypadku, kiedy z tyłu zbliża się jakiś pojazd, nie pozwoli otworzyć drzwi i wysiąść z samochodu. Drugim systemem jest system, który sprawdza, czy na tylnych siedzeniach nie pozostawiliśmy ewentualnie pasażerów. I ten system jest oparty o czujniki ultradźwiękowe, które informują kierowcy o pozostawieniu osób na tylnym siedzeniu. Samochód ten będzie oferowany w Polsce w okolicach wakacji. Ceny, mam nadzieję, będziemy w stanie zaoferować Państwu w okolicach maja-czerwca.